Cześć, cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podstawowego kursu Redux. Dzisiaj zajmiemy się wywoływaniem z poziomu Reduxa zapytań do zewnętrznego API. Te filmiki, które widzicie tutaj na ekranie, to one już pochodzą właśnie sobie z tego API, które chodzi u mnie lokalnie na moim komputerze na porcie 3000, więc na potrzeby tego materiału na pewno potrzebujecie mieć jakieś API. Wyszedłem Wam naprzeciw i zrobiłem Wam API z użyciem Happy.js, więc możecie znaleźć sobie to repozytorium w opisie do tego nagrania. Natomiast jeżeli z jakiegoś względu nie chcesz użyć tego API, no to możesz skorzystać z jakiegoś publicznego API lub czegokolwiek innego, co akurat masz u siebie na komputerze. Więc lecimy. Na początek trzeba oczywiście zrobić takie najprostsze rzeczy, czyli trzeba zainstalować Redux Tank, czy jakkolwiek się to czyta. Jest to trochę dziwne słowo, ale podobno jest to takie trochę jak z tym duckiem, czyli że sobie wymyślili, że to jest jakiś taki śmieszna forma słowa thing. Więc może Tank, Fink, nie wiem jak to się czyta, nieważne, poprawcie mnie w komentarzach. Więc w każdym razie musimy sobie zaimportować Redux Tanka, musimy mieć funkcję apply middleware, którą podajemy jako pierwszy parametr do compose with DevTools. Więc mamy to wrzucone już do naszego stora, odpalamy ponownie nasz projekt. Oczywiście projekt się odpala na porcie 3001, ponieważ port 3000 jest obecnie zajęty przez to superaśne API, które już sobie tam odpaliłem. Także mamy podstawową rzecz, mamy storsk jakby ustawiony do korzystania z Redux Tanków, a teraz sobie dodamy dodatkowy byt do tego naszego folderu DAC, który nazwę Operation.js i tu będziemy umieszczać wszelkie rzeczy, które związane są z naszym API. Na początek napiszemy taką prostą, asynchroniczną funkcyjkę, która będzie odpowiedzialna po pierwsze za to, żeby odpytać to nasze API, ten konkretny endpoint i zwrócić nam odpowiedź, a później w drugim kroku tą odpowiedź, która jest JSON-em, zamienimy sobie po prostu na taką formę, w której możemy korzystać sobie ładnie tutaj w świecie JS-a z użyciem funkcji JSON. Więc mamy najpierw awaita na fetch. Fetch ten nam zwraca po prostu jakiś tam response, ten response jest JSON-em, musimy go sobie sparsować i zwracamy go z tej funkcji. Oczywiście ta funkcja nie jest wystarczająca, bo ona jedyne co robi, no to zwraca nam jakieś dane, a my tak naprawdę, no nasz główny cel na dzisiaj to, żeby te dane, które zostały zwrócone, żeby wpakować je prosto do stora w Reduxie, czyli musimy skorzystać z tych tutaj oto funkcji, które już wcześniej przygotowywaliśmy na tę okoliczność, więc mamy tak naprawdę akcje, które generują nam nową wersję naszego state'u i teraz sobie utworzymy tego takiego tanka, czyli getAllMovies. GetAllMovies będzie tankiem, który zwraca od razu funkcję, która jest funkcją asynchroniczną i przy jakby Redux z użyciem funkcji właśnie tego tanka przekaże nam dispatch do środka tej funkcji, dzięki temu będziemy mogli zmienić nasz state. Tutaj na tym ekranie jest drobny błąd, ponieważ tutaj w tej funkcji getAllMovies musimy tą asynka tego od razu zwrócić, tak jak jest tutaj teraz w linii 11. No i przy okazji sobie wylistujemy te filmy. Na razie nic więcej nie zrobimy, tylko sprawdzimy sobie, czy z poziomu Movies Container jesteśmy w stanie faktycznie wywołać tego tanka. Więc w tym celu skorzystamy sobie z hooków, czyli uwaga, plus 10 do zajebistości. Nie będziemy robić komponentu klasowego, gdzie korzystamy z komponent ditMount, ale posłużymy się komponentem funkcyjnym i hookiem, który pozwoli nam wywołać jakąś funkcję w momencie, gdy nasz komponent się zamontuje. Więc jeżeli nie wiesz, co teraz robię, to możesz posłużyć się po prostu zwykłym, klasycznym komponentem z użyciem klasy i tam użyć komponent ditMount, albo możesz plus 10 do zajebistości i skorzystać z tego tutaj oto hooka. Ten hook wywołuje się raz, ponieważ przekazałem jako drugi parametr pusty array, więc po prostu nie obserwujemy jakby zmian w naszym state'cie. Po prostu odpalamy ten efekt za każdym razem, gdy ten
komponent się zamontuje. A po co ja w ogóle zrobiłem tego hooka? Po to, że tak naprawdę w momencie, gdy zamontuje się nam Movies Container, to chcę wykonać tego tchanka, którego przed chwilką sobie przygotowaliśmy. Więc na ten moment tworzymy Map Dispatch to Props. To jest już coś, co wiecie, jak działa. To jest po prostu skorzystanie z tej funkcji Connect, dzięki czemu mamy dostęp do wywoływania akcji w kontekście naszego stora. No i tutaj sobie robimy w analogiczny sposób get all movies, tylko że tutaj no tym razem to get all movies no też to jest jakby funkcja, która będzie wywoływała funkcję dispatch z parametrem funkcji, którą chcemy wykonać. I to jest ten tchank, nie wiem dalej jak to się wymawia, tank może. I zaimportujemy sobie tego tanka z pliku operations. Także mamy get all movies, duck, operations, zapisujemy ten pliczek i teraz musimy jeszcze wprowadzić jedną zmianę, czyli po prostu zamiast console loga wywołamy ten get all movies. Get all movies oczywiście musimy przekazać w propsach, bo korzystamy tutaj jakby z connecta oraz tutaj musimy jakby zmodyfikować, tak, tu mamy console log i tu musimy zmodyfikować funkcję connect w 24 linii map dispatch to props, także musi zostać tam wprowadzony. Get all movies zostanie wstrzyknięty jako props, czyli tutaj już widzicie, że w tym miejscu zamiast tego console loga zostało wykonane to zapytanie do naszego API, ale w dalszym ciągu nie robi to tego, co chcieliśmy, bo my tutaj tak naprawdę tylko pobieramy te moviesy, a teraz musimy je jeszcze dostać, wrzucić do stora. To, co nam zwraca API, to jest tablica, więc możemy się po niej iterować i przeiterujemy się z użyciem mapa. Mamy dostęp do dispatcha dzięki właśnie użyciu Redux tanka, więc możemy wywołać tego dispatcha i konkretną akcję add. Jak już widzicie, mamy 6 teraz filmików dodanych w storze. Oczywiście jest to pewien błąd, bo w storze mieliśmy na sztywno wrzucone 3 filmiki. Teraz, żebyście mieli dowód na to, że faktycznie to wszystko pochodzi z API, usuniemy to i voilà, widzicie, mamy 3 filmiki Rambo, Titanic i Wiedźmin, które są zwracane przez API i które wyświetlamy sobie w naszym komponencie. Więc sporo wiedzy jak na ten filmik. Nauczyliście się używać hooksów, nauczyliście się podłączać Redux tanki i odpalać je z poziomu funkcyjnego komponentu. Jeżeli masz jakieś pytania do tego nagrania, to zostaw je w komentarzu pod nagraniem, a jeżeli materiał Ci się podobał, to zostaw łapę w górę i subskrybuj ten kanał. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do śledzenia kanału także w przyszłości. Trzymajcie się, cześć!